Znana działaczka społeczna, Janina Ochojska od dłuższego czasu zmaga się z trudną chorobą. Dlatego też ostatnio szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej nie pojawia się aż tak często w mediach. Zrobiła jednak wyjątek i z okazji rocznicy powstania w getcie warszawskim wstawiła zdjęcie z piętym żonkilem. Gdy jej fani ją zobaczyli, poważnie się zaniepokoili, życzyli jej wiele zdrowia. Janina Ochojska znana jest jako osoba bardzo zaangażowana społecznie, która za swoją życiową misję postawiła sobie niesienie pomocy innym. Nie ma więc co się dziwić, że ma spore grono fanów, które wspierają w trudnych chwilach. Po ostatnim jej wpisie ilość wyrazów wsparcia znacznie wzrosła, wiele osób zaniepokoiło się jej wyglądem. Janina Ochojska zamieściła zdjęcie, fani zaniepokojeni, 77 lat temu Żydzi Polacy w getcie warszawskim rozpoczęli bohaterską walkę z przeważającymi siłami niemieckimi, broniąc wspólnych, niepodważalnych wartości takich jak wolność i wartość życia każdego człowieka niezależnie od jego pochodzenia czy wyznania. Chwała bohaterom! Napisała Janina Ochojska, zamieszczając zdjęcie ze wpiętym w bluzę żonkilem. Wiele osób zaniepokoiło się wyglądem działaczki. Wtedy też wystosowała apel do innych kobiet, aby się badały, bo jak sama przyznała, popełniła błąd i nie badała się przez 3 lata. Janina Ochojska mierzy się z chorobą. Janina Ochojska przyznała, że to wybór każdej kobiety, aby mówić lub nie o chorobie, to ona sama wybrała nie nosić peruki. Dlatego też niedawno publikowała na Instagramie zdjęcia po chemioterapii, chcąc w ten sposób udzielić wsparcia innym kobietom, które zmagają się z podobnym problemem. Jej nowe zdjęcie zaniepokoiło fanów, którzy widzą, że choroba nadszarpnęła siły znanej działaczki. Zdrowia. Jest pani naszym dobrem narodowym, pisała fanka. Oczywiście do życzeń zdrowia się dokładam, bo jest pani wspaniałym człowiekiem, czytamy dalej. Szczere życzenia zdrowia pani Janino, z całą rodziną trzymane za panią kciuki, napisał użytkownik Twittera. Dwa. Pod koniec marca Janina Ochojska poinformowała swoich fanów, że jest już na ostatnim etapie leczenia onkologicznego. Działaczka obecnie wraca do zdrowia i powoli wychodzi z choroby. Oczywiście z racji na epidemię koronawirusa, nie wychodzi z domu i sama zaleca to samo swoim fanom. Źródło: Twitter.